Trzeba było pokazać, że się strzela temu innemu światu. Nie my go wyznaczyliśmy. To Niemcy. Chodziło tylko o wybór sposobu umierania. Dookoła stał tłum. Ludzie patrzyli się na nas w przerażeniu. Byliśmy czarni, brudni, z bronią. Panowało zupełnie milczenie. I wychodziliśmy w takie oślepiające majowe światło. Pokazanie getta z trzech perspektyw. Z getta warszawskiego nie można było wyjść, można było tylko uciec. Mam to jedno życie i bardzo doceniam to, że jestem wolna. Przed wojną był to zwyczajny plac przeładunkowy, Umschlagplatz. To tutaj były bocznice kolejowe, gdzie przyjeżdżały wagony z mnóstwem towarów, które były dostarczane przede wszystkim do żydowskiej Warszawy, na Nalewki na przykład, na ulicę Gęsią, ale też do Warszawy w ogóle. Niemcy zmienili to miejsce w 1942 roku w miejsce, które wiało grozą i przerażeniem. Od 22 lipca przez 6 tygodni przywożono tutaj złapanych w getcie warszawskim Żydów i wywożono ich do obozu zagłady w Treblince. Miejsce to związane jest z tekstem Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem. Marek Edelman był w czasie getta warszawskiego gońcem w szpitalu, ale też z Umschlagplatzu wyprowadzał w cudzysłów chorych, osoby, które były ważne dla społeczności żydowskiej. Marek Edelman próbował zdążyć przed Panem Bogiem, tak jak on mówi, czyli próbował uratować ludzi. I ten kształt tej pękniętej tablicy przykazań to jest też coś takiego, co nam tutaj może chodzić po głowie, że z jednej strony to jest ta szczelina na to drzewo, które odsyła do nadziei, ale z drugiej strony jest to wołanie narodu wybranego z pytaniem, dlaczego ten wybór jest taki bolesny. Zanieś tą walizkę. Teraz, szybko. Granat! W odznaczeniu za zasługi i bohaterską śmierć dekorujemy poległego orderem Virtuti Militari. Gdzieś się biegło, potem ktoś ginął, potem znowu się biegło, potem widziałem Adama, który wystawił głowę z piwnicy i granat lecący do niego po murku. Krzyknąłem: Adam, granat! I ten granat rozwalił mu się na głowie. Anielewicz bardzo chciał być komendantem, więc go wybraliśmy. Był w tej ambicji trochę dziecinny, ale to zdolny chłopak, oczytany, pełen wigoru. Ósmego maja na Miłej Anielewicz zastrzelił Mirę, swoją narzeczoną, a potem siebie. Jurek Wilner krzyknął: zgińmy razem. Lutek Rotblat zastrzelił swoją matkę i siostrę, potem już wszyscy zaczęli strzelać. Kiedy żeśmy się tam przedarli, znaleźliśmy kilku żywych,
80 popełniło samobójstwo. Ten jedyny, który przeżył, nie nadawał się na bohatera. Zrozumiawszy to, Taktow nie zamilkł. Milczał dość długo, bo przez 30 lat. Kiedy wreszcie przemówił, stało się jasne, że dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby nie przerywał milczenia. Marek Edelman opowiada Hannie Kral o tym, co działo się w getcie, jak żyli ludzie w getcie. Opowiada o wielkiej akcji, czyli o wywózce Żydów do Treblinki w 1942 roku. Opowiada o Umschlagplatzu, ale opowiada też oczywiście o powstaniu w getcie warszawskim. Edelman był zastępcą Anielewicza, więc zastępcą komendanta, zastępcą dowódcy powstania w getcie warszawskim, który przeżył. Utwór ten, jako reportaż, ma dwie płaszczyzny czasowe. Płaszczyznę getta i płaszczyznę powojenną, kiedy Edelman był lekarzem w jednym z łódzkich szpitali. Marek Edelman opowiada o getcie z własnej perspektywy. To jest jego pamięć o getcie, bardzo indywidualna pamięć. Wiele osób mówi, zresztą on sam, że nie nadawał się na bohatera, ponieważ jego narracja o getcie warszawskim pozbawiona była upiększeń i nie opowiadał o getcie warszawskim w sposób taki, nazwijmy to, bohaterski. Nie upiększał. Tylko zadawał wiele pytań, a właściwie zadawał też podstawowe pytanie, czy w ogóle można nazwać powstaniem. Dlatego jego opowieść przez wiele lat była niepopularna i dopiero Hanna Kral w latach 70. wyciągnęła z niego tę jego opowieść. Czy to w ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło tylko o wybór sposobu umierania. W getcie zostało 60 tysięcy Żydów. Ci, co zostali, teraz rozumieli już wszystko, co to znaczy wysiedlenie i że nie wolno czekać. Postanowiliśmy stworzyć jedną organizację wojskową dla całego getta, co zresztą nie było proste, bo jedni do drugich nie mieli zaufania. My do syjonistów, oni do nas. Teraz to nie miało już znaczenia. Utworzyliśmy jedną organizację. Żydowską Organizację Bojową ŻOB. Było nas 500. Większość była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej umowie. Było nas wtedy w ŻOBie już tylko 220. Gromadziliśmy broń. Szmuglowaliśmy ją z aryjskiej strony. Siłą braliśmy pieniądze od różnych instytucji i prywatnych osób. Wydawaliśmy gazetki, nasze łączniczki woziły je po Polsce. Michał Klepfisz, inżynier, 20 parę lat. Wyjątkowo udany chłopak. Na naszym strychu zasłonił sobą karabin maszynowy, żebyśmy się mogli przedrzeć. Odparliśmy atak dzięki niemu i zaraz potem przyszli ci trzej z białą kokardą. Sikorski nadał mu pośmiertnie krzyż Virtuti Militari. Anielewicz. 19 kwietnia nie spotkaliśmy się. Zobaczyłem go nazajutrz. Był to już inny chłopak. On myślał, że nadejdą jakieś posiłki. Idziemy na śmierć. Nie ma odwrotu. Zginiemy dla honoru, dla historii. Ale dziś myślę sobie, że on przez cały czas żywił jakąś dziecinną nadzieję. Trzeba było pokazać, że się strzela temu innemu światu. Nie my go wyznaczyliśmy. To Niemcy. Tego dnia miała się rozpocząć likwidacja getta. Były z aryjskiej strony telefony, że szykują się, że już obstawili mury z zewnątrz.
18 wieczorem zebraliśmy się u Anielewicza. Cała piątka, sztab. Anielewicz bierze getto centralne, zastępcy, galeria, szopy Tobensa i fabrykę szczotek. Mur sięgał tylko pierwszego piętra. Już z drugiego widziało się tamtą ulicę. Widzieliśmy karuzele, ludzi i słyszeliśmy muzykę. I strasznie żeśmy się bali, że ta muzyka zagłuszy nas i ci ludzie niczego nie zauważą. Nas, walki, poległych. I że ten mur jest tak wielki i nic. Żadna wieść nigdy się o nas nie przedostanie. Ulica była pusta. Niemcy strzelali do nas ze wszystkich stron. Na placu Krasińskich stała kompania SS, więc Pszenny odpalił minę, żeby wysadzić mur getta. Wybuchła na ulicy i rozszarpała tych dwóch naszych chłopców. I zaczęliśmy się wycofywać. Po drugiej stronie muru, na jezdni, leżeli dwaj chłopcy, którzy mieli umieścić 50 kilo wybuchowego ładunku na murze getta. Dostaliśmy wiadomość od Armii Krajowej, żeby czekać w północnej stronie getta. Nie wiedzieliśmy dokładnie, o co chodzi. Zresztą i tak nic z tego nie wyszło. Chłopaka, który tam poszedł, spalili na Miłej. Słyszeliśmy, jak krzyczał cały dzień. Blum mówił nam, na tym podwórku na Franciszkańskiej, że był wypad AK na mur przy Boni Fraterskiej, ale się nie udał, że nie mamy broni i że Anielewicz jest załamany i na nic już nie możemy liczyć. Było nas 30 paru i wszyscy czekali na jakiś rozkaz, a ja sam nie wiedziałem, gdzie mam iść. Przebiegłem do drugiego budynku. W drugim budynku na 5. piętrze leżał chłopak na wielkim worku z sucharami. Zatrzymałem się u chłopaka. Dał mi jednego suchara, potem dał jeszcze jednego, ale więcej nie chciał dawać. Było południe. O jakiejś 6:00 chłopak umarł i został mi cały worek z sucharami. Przez cały dzień, który przeleżałem z tym umierającym chłopakiem na sucharach, czułem się bardzo samotny i nie wiedziałem, co mam zrobić. Niestety, z workiem trudno skakać. Znowu musiałem wyskoczyć i kiedy znalazłem się na podwórku, leżało tam 5 zabitych chłopców. Trzeba było tych chłopaków pochować. Wykopaliśmy grób, pochowaliśmy ich, a że był to 1 maja, to cichutko nad ich grobem odśpiewaliśmy pierwszą zwrotkę międzynarodówki. Trzeba było mieć zupełnie źle w głowie. Byliśmy wtedy w schronie i wpadł ktoś z przeraźliwym krzykiem, że się pali. Wybuchła panika. Wyszliśmy na podwórko. Podpalili nas ze wszystkich stron, ale getto centralne na szczęście jeszcze się nie paliło. Tylko nasz teren. Fabryka szczotek. Rzuciliśmy się przez podwórze. Dobrnęliśmy do muru na Franciszkańskiej. W murze był wyłom, ale oświetlał go reflektor. Zygmunt strzelił w reflektor z jedynego karabinu, jaki mieliśmy. Przeskoczyliśmy przez mur i wybiegliśmy do getta centralnego na Franciszkańską. Na drugi dzień spotkałem wszystkich. Anielewicza, Celinę, Jurka, Wilnera. Poszliśmy do ich schronu. Te dziewczyny, te dwie prostytutki zrobiły nam coś do jedzenia, a Guta częstowała papierosami. Był to spokojny, dobry dzień. Okazało się, że jest już Kazik z aryjskiej strony z kanalarzami i że będziemy wychodzić. Przewodników kanałów dał nam Jóźwiak, Witold z Armii Ludowej. Prowadzili nas do wylotu przy Prostej. Czekaliśmy tam noc i dzień i jeszcze noc. I 10 maja o 10 otworzyła się klapa. Był już samochód i nasi ludzie, i krzaczek od Witolda. Dookoła stał tłum. Ludzie patrzyli się na nas w przerażeniu. Byliśmy czarni, brudni, z bronią. Panowało zupełnie milczenie. I wychodziliśmy w takie oślepiające majowe światło. Przez te 20 dni można było zabić więcej Niemców i więcej swoich ocalić, ale nie byliśmy wyszkoleni należycie i nie umieliśmy prowadzić walki. Poza tym Niemcy też potrafili się dobrze bić. Ważne było przecież, że się strzela. To trzeba było pokazać. Nie Niemcom. Oni to potrafili lepiej. Temu innemu światu, nie niemieckiemu światu musieliśmy pokazać.
to, że ja się uratowałem, nie jest dla mnie jednoznacznie dobrą sytuacją, bo to, że ja żyję, oznacza, że ja jestem tym, któremu się udało, ale za mną i obok mnie stoją ci wszyscy inni, którym się nie udało. Mam takie poczucie, że zabieramy was w przestrzeń trudną, ale też mam poczucie, że zabieramy właściwe osoby w tą trudną przestrzeń, bo dzięki temu, jak wy swoimi emocjami rozszyfrujecie te trudne tematy, być może ludzie, którzy potem będą czytać te teksty, oglądać ten materiał, być może im też będzie łatwiej znaleźć jakieś swoje odniesienie, bo to jest w ogóle kluczowa sprawa. Mieć do tego jakiś stosunek, bo to, że to na nas działa, że chodzimy po tym mieście i to nas oddziaływuje, niezależnie od tego, czy chcemy o tym myśleć, czy nie, to jest fakt. My jesteśmy taką hermetyczną, zamkniętą grupą, której to daje bardzo dużo. A są ludzie, którzy przejdą obojętnie zupełnie obok tego. I zawsze się zastanawiam, co zrobić z tymi ludźmi, bo ja nie mam na to recepty, niestety. Jest czas. To wszystko nie dzieje się teraz. Może dzisiaj ty jesteś w środku, a może jutro ktoś inny będzie w środku. Też przez to, że ten temat przez nas płynie, że to nie jest przeczytać, zakuć, zapomnieć, tylko że po coś nam coś próbujemy z tym zrobić. Jak ktoś mówi w psychologii, próbujemy to przepracować. Co to właściwie znaczy? To znaczy opowiedzieć sobie tę historię jeszcze raz. Albo po raz pierwszy dla niektórych.